Panowie znają się jak łyse konie. Często zdarza im się występować razem na polu turniejowym do 5 na 5. No ale tutaj trochę inna formuła, trochę inne zasady i trochę o coś innego chodzi. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Sędziowie gotowi, damy gotowe. Walka! Zbliżamy się do końca pierwszej minuty tego starcia. 40 sekund jeszcze przed nami. I ostatnie sekundy. Bardzo ładna, ta dynamiczna wymiana. Koniec! Stop, koniec czasu! I równo z okrzykiem Kasi, która ogłosiła koniec czasu, Łukasz Długosz łamie miecz, całe szczęście, złamany ostrze uderza w podłogę, nic się nikomu nie stało, ale właśnie to jest to, proszę Państwa, o czym mówiłem wcześniej, o Waszym bezpieczeństwie. No i zobaczymy, czy ten miecz się zwróci w jakiś sposób. Czy wygrał ten pojedynek? No nie, przegrał. Krzysztof Baran zostaje zwycięzcą. Więc Łukasz nie tylko stracił miecz, jeszcze przegrał pojedynek. Ale walka się podobała, przynajmniej tyle. Wielkie brawa, został nagrodzony zarówno przez Państwa, jak i przez piękne damy. A my tymczasem zaprosimy Państwa na 5 minutek przerwy, podczas gdy sędziowie rozpiszą kolejną rundę tego jakże emocjonującego turnieju.